Fortnite niewątpliwie jest jedną z najbardziej szalonych rzeczy w świecie gier komputerowych. Na wyspie dzieje się mnóstwo niesamowitych i nieprawdopodobnych zjawisk. Ja jestem Rogalik i dzisiaj przedstawię wam event Godzilla i wszystko, co powinniście wiedzieć o potworze z Polar Peak. Zanim jednak to się stanie, chciałbym wam rozdać 3 pakiety po 1000 V-dolców. Wystarczy strzelić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję z dzwoneczkiem oraz odpowiedzieć na pytanie, które w tym momencie wyświetla wam się na ekranie. A ja bez zbędnego przedłużania lecę sobie do materiału, bo jest naprawdę bardzo, bardzo wiele do opowiedzenia. Działo się wiele niesamowitych rzeczy, erupcje wulkanu, wielkie rifty czy kostka, ale rzecz, o której mówią wszyscy na ten moment, to wielki potwór z Polar Peak i wielkie oko, które się tam znajduje. Oko patrzy na każdy twój ruch, ale zanim to... Dostaliśmy Avengers LTM, gdzie wcielamy się w swojego ulubionego Avengersa i walczymy z Thanosem. Dwa nawiązania do Johna Wicka również spowodowały różne domysły graczy. Prawdopodobnie oko w środku lodowej góry jest zwiastunem nowego trybu LTM pod patronatem filmu Godzilla King of the Monster, który już wkrótce miałby pojawić się w kinach. W filmie będziemy mogli zobaczyć Godzillę i królową Jadorę, walczące ze sobą o miano króla potworów. Jest jeden mały szkopuł, jedna jest dinozaurem, a druga chyba smokiem, więc jeżeli Godzilla znajduje się w Polar Peak, prawdopodobnie królowa Jadora zrodzi się ze smoczych jaj w środku wulkanu. Dowodów możemy się doszukiwać również w karnecie 9 sezonu w stopniu 50, kiedy to możemy zobaczyć dinozaura zwiastującego całe wydarzenie. W grze możemy spotkać wiele lokacji, w których znajdziemy odciski potworów na mapie Fortnite, są one niemal identyczne do tych Godzilli. Są one w grze już przez jakiś czas, może Epic Games pomyślało już wcześniej o dodaniu Godzilli, natomiast teraz nadarzyła się taka okazja. Po obejrzeniu krótkiego trailera przedstawiającego Jadorę, królową smoków, możemy zorientować się, że jest ona podobna do znaku, które znajdowało się na jajach w samym sercu wulkanu w Fortnite. Jeżeli Jadora kryje się w pozostałościach po wulkanie, a Godzilla w Polar Peak, będziemy mieli niezłą jatkę, nawet jeśli wszystko będzie obracać się w trybie ograniczonym czasowo, czyli w trybie LTM. Epic Games sam event może wykorzystać również do zniszczenia i dodania nowych lokacji, być może całkowicie zniszczyć istniejącą mapę, a dodać wreszcie długo wyczekiwaną nową odświeżoną wersję. Natomiast jeśli w trailerze przyjrzymy się oczom Jadory, możemy zobaczyć, że są one bardzo podobne do tych z Polar Peak, co powoduje, że sama królowa może pojawić się w kilku miejscach. Epic zdecydowało się zachować Srogi Szczyt i Wulkan w sezonie 9, ale na pewno jest tego jakiś powód. Czy możemy zobaczyć wielką bitwę przepełnioną potworami i zobaczyć koniec oficjalnej mapy Fortnite? Kto wie. Natomiast cofnijmy się jeszcze do dowodów. Nawet po dodaniu nowego, ograniczonego czasowo trybu kolaboracji z Jordanem, możemy zobaczyć dinozaura w jednym z odblokowywalnych styli desk. Czy jest on podobny do Godzilli? Zostawiam to wam, bo nie mnie to ocenia. Od różnych Fortnite'owych wyciekowców możemy usłyszeć dźwięki ryku potwora i inne, które właśnie za chwileczkę wam puszczę. Co ciekawe, PUBG Mobile ogłosiło niedawno współpracę z filmem Godzilla King of the Monster i tak, PUBG Mobile, niezwykła gra na pecety, tylko po prostu PUBG Mobile. Zgadnijcie, kto ma tak duże prawa do gry PUBG Mobile, żeby wprowadzać współpracę? Jest to organizacja Tencent, która ma również ogromne udziały w Epic Games, bo około 40%. Skąd też pewnie pomysł na skolaborowanie z tą firmą? Przedstawiłem wam już dowody na istnienie Godzilli czy też Jadory w Fortnite Battle Royale, ale powiem wam też, jaka jest moja personalna opinia na ten temat. Prawdopodobnie Fortnite chce wprowadzić do gry rzeczy, które na samym początku miały być założeniem całej gry, czyli kooperacja graczy. Kooperacja w Fortnite w porównaniu do Battle Royale leży, a sama gra chce nam pokazać, że to może być fajne i bawić się można przy tym lepiej niż w samym Battle Royale, eliminując swoich przeciwników. Prawdopodobnie też zostanie wprowadzona walka dwóch potworów, aby wprowadzić czy zupgrade'ować nowe lokacje w Fortnite, które będą odpowiednio skonfigurowane i zbalansowane pod sezon 9 w Fortnite. Na taką walkę mamy dowody w wyciekach. Wiele tak zwanych leakerów pokazuje, że będziemy mieli przeciwników w Fortnite ze względu na to, że pojawił się w grze folder Enemies, jak w ratowaniu świata. Możemy walczyć z bossem wraz z przyjaciółmi i pozbyć się go z mapy. Pamiętajcie, że żadne dowody nie są 100%, a Epic Games mogło również zwężyć okazję na dodanie potwora do gry podczas premiery kultowego filmu Godzilla King of the Monsters. I nie musi być to wcale Godzilla czy Królowa Smoków, natomiast sam storyline na to wskazuje. Sama ciekawostka jest w oczach Godzilli ze względu na to, że zobaczcie, jakie są oczy smoków w porównaniu do reszty ich ciała. Możecie sobie wyobrazić, jak wielki musi być potwór z Polar Peak, jeśli jego oczy wyglądają właśnie w ten sposób. Wiemy już, że na pewno pojawi się potwór Fortnite Battle Royale, jednak jest wiele teorii bez dowodów, które to mówią, że cokolwiek te potwory mogą zrobić. Ja natomiast postaram się wam przedstawić dowód, bo jest to gra wydawnictwa Epic Games, Dauntless, w której to mieliśmy 4 osoby, które miały powalić wielkiego potwora, kolaborować ze sobą i po prostu powalić takiego potwora. Prawdopodobnie Epic Games w trybie LTM będzie chciało uzyskać coś takiego, właśnie aby gracze kolaborowali ze sobą, nawet walcząc z komputerowym potworem, bawili się świetnie.
Wydaje mi się, że sytuacja jest dosyć ciekawa i każdy z Was powinien wyrazić swoją opinię w komentarzu. Czy chcielibyście kolaborować z własnymi przyjaciółmi w obronie na przykład świata Fortnite? Dajcie znać w komentarzu, bo mnie strasznie to ciekawi. Pamiętajmy również, że Epic Games już we wcześniejszych czasach mieli wprowadzić taki właśnie LTM tryb, który to pozwalałby kontrolować Lewiatana. Lewiatan również powrócił ostatnio do sklepu i ludzie spekulują na temat, czy znowu ten wątek nie pojawi się w Fortnite Battle Royale. Prawdopodobnie w sezonie 4 miał się pojawić taki LTM, natomiast ten pomysł został całkowicie porzucony i Epic Games jednak nie chciało tego kontynuować. Opis tego trybu brzmiał następująco. Nowy LTM w trybie 50-50 w sezonie 4, ale jedna osoba będzie kontrolować wielkiego Lewiatana, a team z Lewiatanem będzie po prostu musiał go eskortować do Wailing Woods albo do Greasy Grove. Team przeciwników musiałby go po prostu zabić przed dostarczeniem w ostatnie miejsce i wydaje mi się, że byłoby to dosyć ciekawe, natomiast zostało to całkowicie porzucone. Może będzie to powrót właśnie do takiego miejsca w Fortnite Battle Royale, kiedy to w sezonie 4 mieliśmy najfajniejszy storyline i Epic Games właśnie jeden z motywów sezonu 4 chciałby wprowadzić przy okazji startu filmu Godzilla King of the Monsters. Wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne, a my na pewno zobaczymy jakiś ciekawy LTM od Epic Games, bo na pewno coś takiego będą mogli nam wymyśleć. Naprawdę, po internecie krąży mnóstwo teorii o smokach właśnie w Fortnite Battle Royale, ale przedstawiając Wam wszystkie, byłbym naprawdę zmuszony zrobić jakiś półgodzinny film. Jedna z najpopularniejszych oprócz właśnie Godzilli to jest nawiązanie do filmu Jak wytresować smoka, kiedy każdy mógłby posiadać swojego smoka na własne żądania i mógłby on służyć nam jako wehikuł w trakcie gry. Jest to nawiązanie do dużej ilości jaj właśnie w Polar Peak, czy też właśnie w Wulkanie, gdzie możemy po prostu takiego smoka sobie znaleźć. Prawdopodobnie nie jest to teaser, jak wytresować smoka i nie jest to współpraca, a raczej właśnie z Godzillą, ale wydaje mi się, że ta teoria była tylko warta waszemu przedstawieniu, ze względu na to, że wydaje mi się, że Godzilla jest na tyle prawdopodobna, że reszta teorii przy tym i brak dowodów na pewno nie jest w stanie tego zatrzymać. Dzięki Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Jeżeli Wam się spodobał, to pamiętajcie zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, jeżeli Wam się to wszystko oczywiście podoba. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że wzięliście udział w konkursie na początku materiału. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!